Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zrobimy prosty placek z cukinii. Z odrobiną boczku, z fetą. Bardzo prosty. Teraz mamy dużo cukinii w ogrodzie, więc może akurat się nam przyda. Zaczynamy od tego, że co potrzebujemy do naszego placka. Potrzebujemy przede wszystkim cukinii. Ja wzięłam około 800 gram. Już starkowałam. Zaraz odciśniemy z wody. Półtora cebulki, dwa ząbki czosnku. 120 g boczku wędzonego, surowego, pół pęczka szczypiorku pokrojony, 140 g sera feta, żółtego serka mamy około 100 g, 4 jajka i 100 g mąki. No oczywiście sól, pieprz do smaku i odrobinę oleju do smażenia cebulki i boczku. Więc zaczynamy. Najpierw weźmiemy naszą cukinię. I musimy ją sobie odcisnąć z nadmiaru wody, bo inaczej będzie nasz placek będzie taki nie bardzo. Cukinię już odcisnęłam. Teraz wystarczy nam pokroić cebulkę. Cebulkę kroimy w kosteczkę. Cebulkę mamy gotową, więc zabieramy się za smażenie. Na patelnię dajemy około łyżkę, półtora oleju. Wrzucamy na nie boczuś. Boczuś nam się zaczyna pomału przysmażać. Dodajemy naszą cebulkę. Boczuś już się fajnie zaczyna rumienić z cebulką. Możemy wpuszczać nasz czosnek. Dwa ząbki. Wcześniej jakbyśmy dodali, to by się spalił i nie byłoby fajnego zapachu. Smacznego. Szkoda, że nie czujecie tego zapachu. Dobra, wystarczy. Zostawiamy teraz, żeby troszeczkę wystygło. Boczek nam sobie stygnie, to do dużej miski wrzucamy 4 jajka, rozczepujemy je troszeczkę, nie jakoś mocno, ale żeby się rozwarstwiły. Wrzucamy naszą mąkę. Mieszamy. Może trochę bardziej ostrożnie. Tutaj nam taka gęsta maś. Dorzucamy cukinię. Pamiętajcie, że wcześniej jest odsączona z wody, odciśnięta. Teraz będzie nam lepiej drewnianą łyżką. Dodajemy starty żółty serek. Szczypiorek i naszą fetę. Tylko będę ją dawać po kawałeczku, żeby się tak troszkę rozgniotła.
jest ten serek nasz kanapkowy typu feta, bo on jest taki fajny, rozpuszcza się, fajny, jest lekko słony. Dlatego boczek mamy wędzony też słony, więc z solą uważajcie, dopiero solimy na końcu. Jak będą kawałeczki fety, to w niczym nie przeszkadza. Ja wręcz lubię na nie natrafić. I na końcu dodajemy nasz boczek z cebulką. Oczywiście piekarnik już się piecze. Już tak zastawiłam go na 190 stopni. Góra-dół. Musimy odrobinę spróbować, chociaż to z mąką. Ale żebyśmy wiedzieli, ile trzeba soli. I oczywiście najlepiej świeżo zmielony pieprz. I gotowe. Mamy naczynie żaroodporne. Wysmarowałam je tylko masełkiem. Możecie wyłożyć papierem do pieczenia, jak wolicie, ale ja lubię, jak jest tak. I gotową zapiekankę wstawiamy do rozgrzanego piekarnika do 190 stopni na około 30-35 minut. Tak wygląda już gotowa, upieczona zapiekanka. Wystarczy teraz, jak dla mnie, posypać troszeczkę natką pietruszki, żeby było bardziej zielono. Poza tym ja bardzo lubię. I gotowe. Pokroić na kawałki. Można wcinać jeszcze ciepłe lub nawet na zimno. Zapraszam do zaglądania na inne moje przepisy i subskrybowania. Podobało Wam się, to dajcie łapkę w górę. Pozdrawiam!